Drodzy siostry i bracia, wszyscy podkreślamy, że te święta są inne. Nie dlatego, że zmienia się ich treść, ich podstawowe przesłanie wynikające z tajemnicy objawienia. To pozostaje niezmienne, ale okoliczności owszem. I one sprawiają, że wszyscy przeżywamy je jakoś inaczej. Zwykle mówimy o tym jako o pewnym problemie, który trzeba pokonać, z tym trzeba się zmierzyć. Ale wydaje mi się, że możemy na to spojrzeć także jako na pewną szansę, bo w takich okolicznościach możemy przemyśleć, co stanowi ich istotę, bo tego nie chcemy utracić. A istotą jest to przyjście Boga do człowieka. Wtedy, kiedy zwracamy uwagę na główne przesłanie tajemnicy wcielenia, Bożego Narodzenia, wówczas to właśnie podkreślamy. Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. To wywyższenie godności człowieka, bo już nic wznioślejszego o człowieku nie usłyszymy, jak to właśnie, że uczestniczy w rzeczywistości Bożej. To wszystko są treści, które chcemy nie utracić, głęboko przeżyć. I moje życzenia są takie właśnie, abyśmy tę prawdę fundamentalną nie tylko nie stracili w te święta poprzez ograniczenia, ale wręcz przeciwnie, abyśmy właśnie ją podkreślili, na nią szczególnie zwrócili uwagę. Bo powtórzę tę myśl, ograniczenia dotykają rzeczy zewnętrznych, nie mogą dotykać tego, co stanowi istotę duchową, tę teologiczną prawdę, tajemnicę objawienia, tajemnicy wcielenia. To wszystko, co przeżywamy w kontekście z bliskimi osobami, nawiązuje bezpośrednio właśnie do tej tajemnicy, bo chodzi o relacje. Bóg nawiązuje relacje z człowiekiem najgłębiej, jak to możliwe dla nas. Relacje miłości, bo taka jest Jego natura i do tego udziału w swojej naturze nas powołuje. Ta relacja miłości, wiemy, że ona jest niezwykle ważna w naszej relacji z drugim człowiekiem, w zasadzie najważniejsza. I to, co odczujemy teraz, nie mogąc przeżywać pełnych spotkań, tak jak dotychczas, pozwala nam doświadczyć właśnie owego braku, tej relacji miłości. Ale przecież ona, ta relacja, może odbywać się na wiele sposobów. I wtedy, kiedy nie możemy spotkać się, zasiąść do wspólnego stołu, podzielić się opłatkiem, przecież możemy pomyśleć o innych. I to pomyśleć najgłębiej, jak to możliwe, czyli na modlitwie. Ogarnąć duchowo inne osoby, ich potrzeby, ich problemy. Postarać się uczestniczyć w tym ich doświadczeniu. A wiemy, że każdy z nas w tej chwili nosi w sobie mocne doświadczenie utraty kogoś bliskiego, niepokoju o los tych, którzy są chorzy. To wszystko daje nam tę szansę, aby stanąć blisko drugiego człowieka, a może nawet tak właśnie, jak uczynił to Chrystus Pan, wejść w życie drugiego człowieka na tyle, na ile to jest możliwe. Możemy przecież podjąć rozmowę, środki przekazu nam to umożliwiają. To wszystko, co niezależnie od ograniczeń, pozwala nam trwać w jedności. Kościół zwraca na to uwagę, Kongregacja Kultu Bożego w kontekście świąt, w kontekście roku eucharystycznego, że Kościół zna coś takiego jak post eucharystyczny. Praktyka postu jest dla nas bliska. Wiemy, że aby coś głęboko przeżyć, zrozumieć, trzeba jakiś czas doświadczyć braku. I wydaje się, że to jest także wskazówka na teraz, kiedy jesteśmy pozbawieni pełnego udziału w Eucharystii, przynajmniej wielu z nas. To ten brak, ten post eucharystyczny może być dla nas okazją do lepszego zrozumienia, głębszego zrozumienia właśnie tajemnicy Eucharystii. Wiemy, że taki jest ten rok, który jest przed nami. Mamy wspólnie poszukiwać nie tylko zrozumienia treści, czym jest Eucharystia, tak jak czyniliśmy to w minionym roku,
ale mamy teraz starać się przeżyć głęboko na wspólnej wieczerzy braterskie spotkanie i przeżyć także tę jedność z Bogiem, która w Eucharystii jest najpełniejsza. To są wyzwania. Te wyzwania możemy podjąć w każdych okolicznościach, nawet wtedy, kiedy mamy ograniczenia. Historia Kościoła tego nas uczy. Jest wiele pokoleń tych przed nami, także naszych przodków, którzy pokazali, jak pięknie można przeżywać właśnie głębię Eucharystii wtedy, kiedy jesteśmy pozbawieni możliwości pełnego w niej udziału. Właśnie owa tęsknota, ten post eucharystyczny, jak pisze kardynał Sarach, jest dla nas okolicznością, która pozwala nam głębiej zrozumieć, czym ona jest, czym jest ta tajemnica, która łączy nas wszystkich, a najpełniej łączy nas z Bogiem. To są doświadczenia, które powinny być przez nas zagospodarowane w tym właśnie roku, roku eucharystycznym. I święty Józef, który jest patronem tego właśnie nadchodzącego, czy już przeżywanego roku. Ten cichy towarzysz najważniejszych spraw w historii naszego zbawienia. Towarzysz Boga, który staje się człowiekiem, Matki Najświętszej, która swoje tajemnice z Bogiem przeżywa niezwykle głęboko. On w tym uczestniczy. I nie jest tylko świadkiem, ale jest także tym opiekunem, który i nam jest potrzebny, abyśmy na tych drogach naszego rozpoznawania właśnie relacji z Bogiem i naszego wypełniania powołania, wypełnili je jak najlepiej. I tak jak On był opiekunem i samego Pana Jezusa, i Matki Najświętszej, wtedy, kiedy działy się najważniejsze prawdy naszej wiary i wydarzenia rozpoczynające historię naszego odkupienia, taki dzisiaj na drogach naszego życia, niech będzie tym nie tylko towarzyszem, ale także opiekunem, tak jak jest opiekunem całego Kościoła i pozwoli nam wiernie wypełnić to, co jest powołaniem każdego z nas. Szczęść Boże.